Maciej Wolny, to są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną goście, którymi są pan poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Panie pośle, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam państwa z Bielska-Białej. Pozdrawiamy z Warszawy, panie pośle, i pan poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Panie pośle, kłaniam się pięknie, pozdrawiam. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie z Kielc, kłaniam się. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę na tematy polityczne związane z kampanią wyborczą, tym, co się dzieje na bieżąco w tej kampanii wyborczej, ale myślę, że sporo osób zastanawia się nad tym, jakie poglądy polityczne ma lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, bo z tymi poglądami rzeczywiście jest tak, że one potrafią się zmieniać w zależności od sytuacji i to też teoretycznie nic złego, ale być może ktoś sobie to pytanie zadaje. Jakie tak naprawdę poglądy ma lider Platformy Obywatelskiej? No i odpowiedzi na takie pytanie udziela w zasadzie sam Donald Tusk, właśnie były premier Donald Tusk. Posłuchajmy sobie i zobaczmy takiej wypowiedzi. Ja przyznaję się bez bicia. Widzę potrzebę syntezy takiego myślenia społecznego, gdzie państwo odgrywa dużą rolę, liberalnego, wolnościowego, gdzie ludziom trzeba dać maksymalne pole do samorealizacji i wolności, nie tylko gospodarczej, ale z przedsiębiorcami jako oczkiem w głowie. I też wraz z upływem lat, o tym parę razy mówiłem, też jestem w jakimś sensie konserwatystą, bo to wszystko, co dzieje się na naszych oczach, czyli przemiany kulturowe i społeczne, chciałbym, żeby one były łatwiejsze do zrozumienia i zaakceptowania przez moje pokolenie. Właśnie te przemiany kulturowe, społeczne, żeby były łatwiejsze do zrozumienia przez pokolenie Donalda Tuska, tego by sobie lider Platformy Obywatelskiej życzył. Mówi również o tym, że w jakimś sensie jest konserwatystą. Czy rzeczywiście, czy z tym zdaniem zgodzi się pan poseł Przemysław Koperski? Panie redaktorze, no jeżeli ktoś się czuje konserwatystą, to okej, to pewnie... To pewnie ma w tym pełną rację, bo trudno mi ocenić, każdy siebie gdzieś określa na mapie tej politycznej. Jeżeli tak stwierdził Donald Tusk, to najlepiej jakby o rozwinięcie tej myśli jego zapytać albo jego słuchać. Wydaje mi się, że jest tyle problemów, panie redaktorze, w Polsce, w którymi się w tej chwili zmierzamy i zmagamy, że zastanawianie się nad tym, czy Donald Tusk jest liberałem bardziej, czy konserwatystą, czy jest bardziej po prawej stronie, czy jednak w centrum, czy po lewej, no to mija się z celem. Jest naprawdę mnóstwo poważnych problemów związanych z tym, z czym spotykają się Polacy, no z drożyzną przede wszystkim, z tym, co się dzieje na polskiej wsi, z tym niekontrolowanym przez ostatnie miesiące przepływem zboża przez Polskę. To są problemy, z którymi zmierzają się dzisiaj Polacy, a nie z tym, czy Donald Tusk ma takie bardziej poglądy, czy takie. Wydaje mi się, że to najlepiej jego zaprosić po prostu do studia. No. Z drugiej strony, panie pośle, w kontekście takiej konkurencji politycznej między ugrupowaniami, to jest dość istotne, bo często też się wskazuje na to, że Platforma Obywatelska staje się gdzieś pewną konkurencją dla lewicy, konkurencją polityczną, konkurencją wyborczą. Nie, konkurencją dla lewicy, jeżeli pan redaktor mówi, że Donald Tusk jest konserwatystą, no to nie wiem, no to mówi jest konkurencja. Tusk sam pan poseł przyznał. Dla Solidarnej Polski, no to jest konkurencja, nie dla lewicy. Także, to zaraz zapytamy pana posła Mariusza Goska, ale druga kwestia, te poglądy polityczne. Jaki jest pień? No panie redaktorze, pień jest taki, no przecież Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość wyrosły z tego samego pnia. No to przecież to było kiedyś słynne porozumienie PO-PiS. I to jest ta sama grupa, więc to jest wewnętrzna konkurencja. Na pewno nie dla lewicy. My wywodzimy się z innego środowiska. Z jednej strony tak, ale to rozgałęzienie od tego pnia, od tych korzeni już poszło w zupełnie chyba innym kierunku, tak mi się wydaje, ale to jest gdzieś pewne moje przemyślenie. Natomiast jeszcze w kontekście tego, co pan poseł mówił, wydaje się też, że istotne jest, jakie poglądy ma dany polityk, szczególnie lider danej formacji, w kontekście tego, jak później, w jakim kierunku będzie chciał rozwiązywać te problemy, o których też pan poseł wspominał. Jak to wszystko ocenia ze swojej perspektywy pan poseł Mariusz Gosek? Jak pan patrzy na Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, byłego premiera, jako w pewnym sensie konserwatystę, jeśli rzeczywiście jest tym konserwatystą, to w jakim sensie, panie pośle? Panie redaktorze, szanowni państwo, no Donald Tusk tak naprawdę chciał przyjść jako ten zbawca narodu,
by stać się rzeczywistym liderem całej opozycji i on faktycznie w to wierzył. I dzisiaj też te jego poglądy to można mierzyć w taki sposób, że one przechodzą przez wszystkie trzony, czyli Donald Tusk konserwatysta, liberał, a najwięcej w programie, gdy wsłuchamy się w to, co mówi Donald Tusk, jest programu lewicowego. Dzisiaj już tam konserwatywnego programu jest coraz mniej. No przecież jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, kwestie kulturowe, te wszystkie kwestie, które są bliskie właśnie konserwatyzmowi szeroko pojętemu, no to trudno ich szukać dzisiaj w programie Donalda Tuska, czy w tym, co mówi pan Donald Tusk. No dzisiaj w istocie Donald Tusk kompletnie odszedł od tych korzeni, na których kiedyś Platformę Obywatelską budowali, ale przypomnijmy, że faktycznie no 2005 rok mówiło się o PO-PiS-ie, a wtedy też byłem w polityce, byłem dyrektorem biura pana świętej pamięci premiera Gosiewskiego, ale to było porozumienie bliższe z Janem Marią Rokitą. Przypomnijmy też, a Donald Tusk był temu sceptyczny. Dzisiaj Donald Tusk tak naprawdę próbuje przyciągnąć ze wszystkich stron i kogo się da, jeżeli chodzi o wyborców. Dlatego nawet potrafi powiedzieć coś takiego, że ma poglądy konserwatywne, pomimo że światopoglądowo no kompletnie to się w żadnych granicach konserwatyzmu w mojej opinii nie odnajduje. Tam jest bardzo dużo wypowiedzi i haseł, które bardziej pasują na program lewicy niż program konserwatywny. No to teraz pytanie do pana posła Przemysława Koperskiego, bo gdzieś tutaj piłeczka została w pewien sposób odbita, wskazanie na to, że jednak ten program Platformy Obywatelskiej jest zbliżony do tego, o czym lewica mówi, na czym lewicy zależy. No bo przypomnijmy, aborcja chociażby, czterodniowy czas pracy, kwestie dotyczące mieszkalnictwa, ten kredyt 0%, w końcu babciowe, tak zwane babciowe. Panie pośle, czy to nie są propozycje, które mogłyby spokojnie właśnie być propozycjami nowej lewicy? Czy Donald Tusk nie chce wam trochę tego elektoratu zabrać, a może zachęcić do współpracy właśnie w ramach koalicji ewentualnej między Platformą Obywatelską, Nową Lewicą, nie wspominając już o jednej wspólnej liście opozycji? Panie redaktorze, co do naszej współpracy, partnerów, którzy reprezentują ugrupowania parlamentarne demokratyczne, to oczywiście tak, współpracujemy ze sobą, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Wierzymy również głęboko w to, że jesienią po wyborach będziemy wspólnie tworzyć rząd, a Zjednoczona Prawica, tego życzę koledze posłowi Solidarnej Polski, żeby zamienił się miejscami i przeszedł do opozycji. I oczywiście współpracujemy, natomiast panie redaktorze, no nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka. Chciałbym, żeby pan jednak zwracał uwagę na to, co mówi lewica w swoim programie. Ponieważ my skupiamy się na swoim programie i na programach innych partii. Ale to, że pan próbuje porównać program lewicy z kredytem 0%, panie redaktorze, to pan po prostu musiał chyba nie oglądać naszej konwencji dotyczącej mieszkalnictwa. Musiał pan chyba nie słyszeć tego, panie pośle, co ja nie próbuję porównywać lewicy, tylko pana pytam. Jesteśmy absolutnie za innym rozwiązaniem. My jesteśmy za budową tanich mieszkań przez samorządy z pomocą środków europejskich i krajowych, a nie za kredytem 0%, ponieważ wielokrotnie mówiliśmy już o tym, że to tylko i wyłącznie podniesie ceny mieszkań i nabije kasę bankom, czyli bankowcy znowu zarobią na tym, a Polacy jak nie mieli mieszkań, tak nie będą mieli mieszkań. Jedynym rozwiązaniem, zresztą w przypadku KPO też to zapisaliśmy, jest to, tak jak się to dzieje między innymi w Wiedniu, że są mieszkania budowane przez samorząd ze wsparciem budżetu państwa. Dzięki temu jest szansa na to, żeby można było tanio wynająć mieszkanie. Dzisiaj w tych miastach, gdzie rządzi lewica, wynajem w nowych osiedlach to jest 15 zł za metr kwadratowy. I na takie mieszkanie dwupokojowe z kuchnią po prostu stać każdą średnią rodzinę, średnio zarabiającą rodzinę. Natomiast to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, ten 2% i Platforma 0%, no to przecież właśnie, to powiedziałem, że te programy jakby wynikają ze wspólnego korzenia, ze wspólnego myślenia. Myślą o bankach, o tym, żeby banki zarobiły, a nie o tym, żeby Polacy mieli po prostu dostęp do mieszkań. Panie redaktorze, brakuje nam 3 miliony mieszkań. Ludzie czekają latami na własne i to jest coś, z czym rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy
sobie nie poradził. To jest absolutna porażka. Przecież pamiętamy ten milion mieszkań. Znaczy, to jest totalna jakaś bzdura. Nikt tego programu nie zrealizował. Tak samo program Platformy Obywatelskiej jest oderwany od potrzeb zwykłych Polaków, w tym sensie mieszkaniowym, a bardziej sprzyja bankom. Więc panie redaktorze, ja nie chciałbym się skupiać na programie Platformy, Zjednoczonej Prawicy. Czyli tu Lewica się zdecydowanie nie utożsamia. Jak w takim razie te słowa odbiera pan poseł Mariusz Gosek, jak pan odpowie też na te zarzuty dotyczące polityki mieszkaniowej Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, to jest faktyczny problem, z którym trzeba się zmierzyć i wiele udało się i w wielu obszarach. Ja mówię o tej polityce społecznej, socjalnej, i to są niekwestionowane bardzo dobre lata dla Polek, dla Polaków, dla polskich rodzin. Nie trzeba wymieniać tych wszystkich programów, bo Polacy z nich zwyczajnie korzystają. 300 plus 500 plus wyprawka szkolna, 13, 14 emerytura. To wszystko jest. Natomiast jeżeli chodzi o program mieszkaniowy, ten, który przedstawiany jest przez obóz Zjednoczonej Prawicy, jest to program, uważam, optymalny. Oczywiście można obiecać kredyty 0% i tak dalej. No naprawdę, no w kampanii szczególnie można, czy w tej prekampanii można różne tego typu rzeczy opowiadać, ale nigdzie na świecie tak to nie wygląda. Dlatego też te tak zwane SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, gdzie strona rządowa wspólnie ze stroną samorządową tworzy spółki budowy tych mieszkań na optymalnym poziomie, szczególnie w zakresie pomocy dla ludzi młodych, dla których zgodzę się tutaj akurat z panem posłem Koperskim, dla których to mieszkanie jest niezwykle ważne, no bo mieszkanie jest takim fundamentem dla rodziny i stanowi też o bezpieczeństwie tej rodziny w szerokim słowa znaczeniu. Dlatego też, zwróćmy uwagę historycznie, dlatego przez wiele, wiele lat zwyczajnie był problem, jeżeli chodzi o stworzenie takiego programu, który wyrównałby ten rynek brakujących mieszkań. Faktycznie na dzień dzisiejszy te braki to nie mniej jak 3 miliony mieszkań. Ja uważam, że ten program z 2% to nie też tutaj jest tak, jak mówi pan poseł Koperski, bo przypomnę, że opodatkował banki rząd Zjednoczonej Prawicy i tam, gdzie się da i gdzie można, to nigdy nie myśli o bankach przecież, tylko jest myślenie o Polsce i o Polakach. No jeżeli są kredyty za 0%, to nie wiem, może w Unii takie występują, jak chociażby KPO, gdzie to jest lichwiarski kredyt. Natomiast tutaj musimy twardo stąpać po ziemi. Ja uważam, że ten program tych SIM-ów, jeżeli weszliśmy już ten obszar mieszkalnictwa, jest optymalnym programem i co najważniejsze, on już zaczyna ruszać, te projekty zaczynają być wstępnie realizowane. Dzisiaj rozmawiałem na przykład z panem posłem Tadeuszem Cymańskim, który opowiadał mi, jak to wygląda na Pomorzu. Konfrontowaliśmy akurat tą wiedzę. U nas troszeczkę jest tutaj późniejsza sytuacja. Tam już są projekty, już powstają te mieszkania i z tego trzeba się cieszyć. Wiarygodny rząd i to taki rząd, który spełnia te postulaty, które przedkładał wyborcom w kampanii. I rząd Zjednoczonej Prawicy mówił też o programie Mieszkanie Plus faktycznie i na to wskazywał też sam pan prezes Jarosław Kaczyński, że tutaj pewne błędy trzeba było naprawić. Przecież my nie mówimy, że wszystko... To pytanie teraz na koniec naszej rozmowy, niecała minuta do pana posła Przemysława Koperskiego. Czy te słowa, te argumenty ze strony pana posła Mariusza Goska pana przekonują? No tutaj pan poseł, którego bardzo cenię i szanuję, jakby potwierdził to, co mówiłem o tych brakach 3 milionów mieszkań, o tym, że jakby samo oprocentowanie nie załatwia tematu, bo panie redaktorze, szanowni państwo, no trzeba mieć zdolność kredytową. No dzisiaj, żeby wziąć ten kredyt, który zaproponowała prawica, czy nieważne, czy to jest jedna, czy jeden projekt, czy drugi, no to trzeba, rodzina musiałaby zarabiać około 10 tysięcy złotych no, netto, więc nie ma takich dzisiaj rodzin zbyt wiele, które mogłyby z tego skorzystać. A my martwimy się o tych, którzy po prostu zarabiają średnią krajową, czy minimalną krajową. Panie redaktorze, dla takich osób dzisiaj jedynym rozwiązaniem no nie jest kredyt w banku, tylko tanie mieszkanie na wynajem, takie jak jest między innymi w Wiedniu. Tam 70% mieszkańców żyje w mieszkaniach komunalnych i świetnie się to sprawdza. To jest jedno z najbogatszych miast. Ale jedno zdanie, jeżeli jedno zdanie, króciutko kończymy.
Właśnie ta państwo zapewnia w ramach BGK tą zdolność kredytową i ten wkład od państwa, żeby na początku ta zdolność kredytowa dla młodych małżeństw była. Tam są też te proporcje 500-600 tysięcy, także tam jest kwestia też tej zdolności. Tutaj stawiamy przecinek, panowie, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Za moment z kolejnym tematem wracamy ponownie na antenę telewizji w Polsce.pl.